Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na pierwszą lekcję z kursu Rachunek Różniczkowy. Temat tej lekcji to obliczanie pochodnych funkcji. Na tej lekcji będziemy troszkę przypominać ze szkoły średniej, a troszkę nowych rzeczy oczywiście sobie wprowadzać. Dlatego zapraszam do oglądania lekcji. Mam nadzieję, że będzie ciekawa i bardzo pouczająca również i dla Ciebie. Na początku bowiem, zanim przejdziemy do wyznaczenia pochodnych konkretnych przykładów, które dla Was przygotowałam, na początku na tablicy tutaj napisałam podstawowe wzory właśnie na to, jak policzyć pochodną, ale wybrałam najważniejsze. To nie są wszystkie, ale są zdecydowanie te, które najczęściej w zadaniach się pojawiają. I zacznijmy. Ten pierwszy tutaj wzór, to jest wzór najważniejszy, z którym spotkałeś się już w szkole średniej. Jak policzyć pochodną funkcji wielomianowej? Otóż x do potęgi a. Jak widzisz, to a zostało wyrzucone przed x, czyli mamy a razy x do potęgi a minus 1, czyli wykładnik zmniejsza nam się o 1. Na przykładach, które będziemy robić, oczywiście będziesz widział, jak to się stosuje. Dalej, pochodna z sinusa x to jest kosinus x. Kolejna, pochodna z kosinusa x to jest minus sinus x. Pochodna z tangensa x to jest 1 nad kosinus kwadrat x. Pochodna z kotangensa x to jest minus 1 nad sinus kwadrat x. Następne, mamy tutaj funkcje odwrotne, czyli funkcją odwrotną do sinusa jest funkcja arcus sinus. I pochodna z arcus sinus czasem występuje w zadaniach, dlatego nie omieszkałam się tutaj nadmienić. Pochodna z arcus sinus x to jest 1 nad pierwiastek z 1 minus x kwadrat. Pochodna z arcus tangens x to jest 1 nad 1 plus x kwadrat. Dalej, pochodna z e do x to jest e do x. To jest tak bardzo fajne do zapamiętania, dlatego że jak mamy funkcję e do x, to pochodna z tego jest taka sama, czyli nic się nie zmienia. Najpiękniejsza funkcja, jaka może być, właśnie to jest funkcja e do x, funkcja wykładnicza, ale taka specjalna o podstawie e, która jest oczywiście liczbą stałą. Następna to jest pochodna z funkcji już wykładniczej a do x, gdzie a to jest już dowolna liczba oczywiście dodatnia. I pochodna z tego to jest a do x razy logarytm naturalny z a. Dalej, pochodna z logarytmu naturalnego z x. Oczywiście tutaj jest wartość bezwzględna wsadzona dlatego, żeby było jasne, że ta liczba jest dodatnia, o czym wiesz, bo o logarytmach też uczyłeś się już w szkole średniej. I pochodna z tego to jest 1 nad x. Ten logarytm, może Cię nie zdziwić, że nie pisze się log, tylko się pisze ln, dlatego że ten logarytm nazywamy logarytmem naturalnym i ten logarytm naturalny ma w domyśle podstawę e. I on jest taki specjalny logarytm, dlatego on ma taki zapis ln, logarytm naturalny w domyśle o podstawie e. Pochodna z tego logarytmu naturalnego, który dosyć często występuje w zadaniach właśnie, to jest 1 nad x. Tutaj dwa wzory jeszcze napisałam, takie, które ja dosyć uważam za istotne. Warto je umieć tak od razu, bo się przydają. I tak, pochodna z pierwiastka z x. Można oczywiście liczyć to tym wzorem, ale bardzo fajnie jest szybko od razu wiedzieć, że pochodna z pierwiastka z x to jest 1 nad 2 pierwiastek z x. Dalej, i pochodna z takiej funkcji 1 nad x, takiej funkcji wymiernej, to od razu, żeby nie stosować wzoru na pochodną ilorazu, to można od razu zapamiętać, że to jest minus 1 nad x kwadrat. Oczywiście te wszystkie wzory, które tutaj zapisałam, zachodzą przy odpowiednich założeniach. Dlatego ja, żeby tutaj nie zapisywać Bóg wie ile tego i tak dużo, prawda, żeby nie było po tej tablicy, to ja oczywiście tutaj nie pisałam założeń. Ale w domyśle, jeżeli mówimy o pochodnych, to mamy na myśli, że musimy się zastanowić nad dziedziną. Aczkolwiek na studiach przykłada się uwagę oczywiście do dziedziny, ale szczególnie jeżeli badamy przebieg spójności funkcji, jak chcemy ją narysować, a to będzie tak jakby już ostatnim elementem naszego rachunku różniczkowego, badanie przebiegu zmienności funkcji. Jeżeli liczymy pochodne, to często jest tak, że zapisujemy przy ustalonych założeniach i tutaj też w domyśle te założenia można by było rozpisywać, ale ja postanowiłam tak to, co najważniejsze zapisać. Na pewno zauważysz, że nie podałam tutaj arcus cosinus x.
On się tylko tym różni, że to jest ta liczba, tylko z przodu jest minus. Czyli jest minus 1 nad pierwiastek z 1 minus x kwadrat, oczywiście przy odpowiednich założeniach, a z kolei pochodna z arkus kotangens x to będzie minus 1 nad 1 plus x kwadrat. Zatem tutaj też nie pisałam, a i tak w zadaniach najczęściej, jak konstruujemy zadania takie na studiach, to najczęściej pojawia się arkus sinus i arkus tangens. Myślę, że to, co powiedziałam, to chciałabym, żeby było w miarę opanowane. Dobrze jest sobie te wzory gdzieś zapisać na karteczce, żeby na nie patrzeć, dlatego że dzięki temu my oczywiście patrząc, my sobie utrwalamy za każdym razem te wzory. Ja tych wzorów oczywiście nie będę jeszcze raz przepisywała przy każdym zadaniu, ale licząc pochodną będę zwracała uwagę na to, że stosujemy na przykład wzór na pochodną sinusa, czy też wzór na pochodną tangensa. Mam nadzieję, że to w zupełności wystarczy, żebyśmy mogli przez te kolejne lekcje, no na początku przez tą pierwszą, przebrnąć. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Przykład numer 1. Oblicz pochodne następujących funkcji. I funkcja numer 1 to jest funkcja f od x równa się 7x do potęgi 4 dodać 6x do potęgi 3 minus 5x dodać 12. Jak widzimy, ta funkcja jest to zwykły wielomian 4 stopnia i z tą funkcją mogłeś spotkać się już w szkole średniej, a dla przypomnienia oczywiście liczymy pochodną. Tutaj ta funkcja nie spełnia tutaj żadnych jakichś problematycznych założeń, prawda? Tutaj nie musimy zapisywać, dlatego że wielomian jest określony dla każdej liczby rzeczywistej i liczymy pochodną. Oczywiście pochodną, przypominam, zapisujemy w taki sposób f' od x i teraz zgodnie z tym, co mówiłam, jeżeli mamy potęgę, na przykład x do potęgi czwartej, to ta czwóreczka ląduje nam do przodu, oczywiście może przed siódemką, nie ma to znaczenia, ważne, że jak wyrzucę ją do przodu, to będę musiała tą czwórkę pomnożyć przez siódemkę, czyli będę miała 4 razy 7, czyli 28, x, jak pamiętasz, wzór tam było do potęgi a minus 1, czyli 4 minus 1, czyli do potęgi trzeciej. Dodać, następnie ta trójeczka ląduje też, może przed szóstką być, albo za szóstką, nie ma to znaczenia, ważne, że jest mnożenie, czyli 3 razy 6 to jest 18, x do potęgi oczywiście drugiej. Tutaj łatwo zapamiętać, bo jest stopień, o 1 stopień mniej. Dobrze, następnie, tutaj mamy w domyśle jedynkę, prawda, x do potęgi pierwszej, więc jeżeli tą jedynkę ja tutaj wyrzucę do przodu i pomnożę przez minus piątkę, to i tak się nie zmieni, bo będzie minus 5 razy 1 to jest minus 5, natomiast tutaj będę miała potęgę zerową, x do potęgi zerowej, ale x do potęgi zerowej to jest 1, dlatego dalej nic nie piszemy. Natomiast pochodna z liczby stałej, to być może pamiętasz, jest ona równa 0, dlatego pochodna z dwunastki u nas w tym wypadku jest 0 i tutaj dlatego więcej nic nie piszemy. Czyli liczymy pochodną z naszej funkcji wielomianowej i wynosi ta pochodna 28x do trzeciej dodać 18x kwadrat minus 5. Zadanie numer 2. Mamy obliczyć pochodną takiej funkcji. F od x równa się 4 sinus x minus 5 cosinus x minus e do x dodać logarytm naturalny z x, gdzie x jest większe od 0. Zapisałam założenie, dlatego że pojawia się tutaj funkcja logarytm naturalny z x i ona wtedy tylko istnieje, kiedy ten logarytm naturalny z x spełnia odpowiednie założenie, prawda? Czyli wtedy, kiedy x jest większe od 0. Dlatego napisane jest założenie, aczkolwiek na kolokwiach, na studiach możesz się spotkać z wyznaczeniem po prostu pochodnej bez pisania założenia. Różnie to bywa. No to liczymy sobie pochodną, czyli używamy wzorów, o których mówiłam na wstępie do naszej lekcji. Czyli tak, czwórkę przepisujemy, bo występuje ona przed sinusem i teraz pochodna sinusa to jest cosinus x. Dalej, minus piątkę przepisujemy, a teraz myślimy, pochodna z kosinusa, bo tu widzimy, prawda, funkcję sinus, a tu jest funkcja kosinus. Pochodna z kosinus x to jest minus sinus x. No, pewne wzory trzeba umieć, żeby sprawnie, szybko wykonywać różne obliczenia, przekształcenia. Pochodna z e do x, tak, gdzie oczywiście tego minusa przepiszę, pochodna z e do x. E do x to jest taka fajna funkcja, której nic nie rusza. Ani pochodna, ani całka, zobaczysz, nic ją nie rusza. Pochodna z e do x to jest po prostu e do x, więc super. Dalej mamy dodać i teraz mamy kolejną funkcję.
czyli jest to funkcja logarytm naturalny z x i ja na to wzór podawałam, pochodna na logarytm naturalny z x to jest 1 nad x. No, żeby było troszkę ładniej, no to wiadomo, że nawiasu to tak nie bardzo byśmy chcieli, żeby zostawić nawias. Dlatego też to przepisujemy. Tu minus razem minus da nam plus, czyli będzie 5 sinus x, a resztę przepisujemy. Minus e do x dodać 1 nad x. I to jest pochodna tej naszej funkcji w przykładzie drugim. Przykład numer 3. Funkcja f od x równa się 2 pierwiastek z x dodać pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 6 podzielone przez pierwiastek piątego stopnia z x dodać 8x minus 1 przy założeniu, że x jest większe od 0. To założenie oczywiście związane tutaj jest z pierwiastkiem drugiego stopnia z x, że pod pierwiastkiem musi być liczba nieujemna, aczkolwiek no nie może być zerem ze względu na to, że tu jest mianownik, a w mianowniku 0 być nie może, więc założenie zapisane. I teraz tak, patrząc na ten przykład, oczywiście możemy sobie pomyśleć tak, no z tym byśmy sobie poradzili, bo ja podawałam wzór na pochodną z pierwiastka z x. Z tym byśmy sobie poradzili, no bo też łatwo z tego wzoru głównego, pierwszego na pochodną policzyć. Natomiast gorzej jest na przykład z pierwiastkiem trzeciego stopnia z x, ponieważ wzoru na to jako tako nie podałam na pierwiastek trzeciego stopnia z x, ale mamy wzór numer 1, czyli zastąpimy sobie pierwiastek potęgą. Czyli zanim będziemy liczyć pochodną, to ja pozamieniam. Czyli tak, dwa pierwiastki z x zostawię ze względu na to, że na to mam, znam wzór na pochodną. Natomiast dalej napiszę tak, dodać i teraz nie zostawię pierwiastek trzeciego stopnia z x, tylko napiszę x do potęgi 1 trzeciej. Pamiętaj, pierwiastki tych wyższych stopni pozamieniaj na odpowiednie potęgi. Dalej mamy. Minus 6 i teraz uwaga, ten pierwiastek jest piątego stopnia. Powinno być analogicznie x do 1 piątej, ale ze względu na to, że to jest w mianowniku, to trzeba odwrócić. A jaka potęga nam odwraca? Oczywiście ujemna, czyli napiszemy x do potęgi minus 1 piąta. Dalej dodać 8x minus 1. I teraz będziemy sobie po kolei liczyć pochodne i przekształcać do jak najprostszej postaci. Czyli zapisujemy pochodna z naszej funkcji to. Po pierwsze, mamy funkcję pierwiastek z x. Dwójkę przepiszę z przodu razy, a na funkcję pierwiastek z x podawałam pochodną, podawałam wzór, to jest 1 nad 2 pierwiastki z x. Podawałam, to wykorzystujemy. Teraz dodać. Tutaj będziemy korzystać przy tej funkcji x do potęgi 1 trzeciej, przy tej funkcji potęgowej, będziemy korzystać z tego pierwszego podstawowego wzoru. Czyli co robimy? Tą 1 trzecią wyrzucamy sobie przed naszą funkcję, czyli będziemy mieć tak 1 trzecia x do potęgi i teraz uwaga, we wzorze tam jest a minus 1, czyli będzie 1 trzecia minus 1. A 1 trzecia, można sobie gdzieś zapisać, 1 trzecia minus 1, to jest przecież minus 2 trzecie. Czyli zapiszemy do potęgi minus 2 trzecie. Dalej, minus 6 przepisujemy i znowu mamy, będzie mnożenie, tą minus 1 piątą znowu wyrzucam do przodu, albo przed szóstką, albo za szóstką, nie ma to znaczenia. Ja już tą minus 6 przepisałam, czyli teraz napiszemy minus 1 piąta, x do potęgi i znowu uwaga, będzie minus 1 piąta minus 1, tak jak we wzorze tam jest a minus 1. Czyli to się równa minus 6 piątych, oczywiście sprowadzając do wspólnego mianownika. Czyli mamy minus 6 piątych jako w wykładniku. Dalej, dodać pochodna z 8x. To już wiemy, że pochodna z x to 1, czyli będzie 8 razy 1 to 8, a pochodna ze stałej to jest 0, czyli już tutaj nie będę pisała tego plus 0, bo nie ma sensu. To jest oczywiście super wynik, ale doprowadzamy do takiej przyjemniejszej postaci. Po pierwsze, tu dwójeczki mi się skrócą i zapiszę od razu, że to będzie 1 nad pierwiastek z x. Dalej, dodać. I teraz 1 trzecia. I teraz uwaga, mogę tak zostawić, a mogę z powrotem wrzucić to jako pierwiastek, nie? Ale skoro jako pierwiastek, a że jest minus, to muszę napisać 1 nad i teraz pierwiastek stopnia trzeciego z x do potęgi drugiej.
Tutaj warto pamiętać o tym wzorze, który już uczyłeś się w szkole średniej, że właśnie, ja może ten wzór napiszę, że A do potęgi N nad M to się równa pierwiastek M tego stopnia z A do potęgi N, oczywiście przy odpowiednich założeniach. Zatem ja z powrotem wracam do postaci pierwiastka. To, co jest w mianowniku, to jest stopień, dlatego tu w mianowniku jest trójka, czyli jest trzeciego stopnia. Dalej, tu mamy minus, czyli plus, napiszemy 6 piątych od razu, razy i znowu tak samo tu zrobimy. Czyli będzie 1 nad, dlatego 1 nad, bo muszę odwrócić, bo jest minus. I teraz będę miała pierwiastek piątego stopnia, uwaga, z x do potęgi szóstej, no i dodać 8. Jest ładnie, ale próbujemy jak najładniej zapisać. Czyli tak, początek przepisujemy, czyli 1 nad pierwiastek z x, dodać. No tutaj tylko jedynie wymnożyć, tak ładniej zapisać 1 nad 3 pierwiastki trzeciego stopnia z x do potęgi drugiej. Więcej z tym nic nie zrobimy. Natomiast tutaj będziemy mieć oczywiście 6 podzielone przez 5. I teraz uwaga, tu mam x do potęgi szóstej. Jak wiemy, x do potęgi szóstej ja mogę rozpisać jako, też zapiszę tutaj na boku, x do potęgi szóstej jako x do potęgi piątej razy x w domyśle do potęgi pierwszej. A po co tak rozpisuję? Ponieważ piątego stopnia pierwiastkiem, jak właśnie podziałam na funkcję x do piątej, to mi wyląduje po prostu x przed pierwiastkiem. A pod pierwiastkiem dostanę piątego stopnia, po prostu sam ten xik, który niestety nie da się spierwiastkować. Czyli tak zapisujemy, no i dodać 8. No i myślę, że ten wynik już jest najładniejszy. Oczywiście ten jest dobry, ten jest lepszy, ale ten jest możliwie najlepszy. Kolejny przykład, numer 4. Funkcja f od x ma taką postać. W jednym nawiasie mamy pierwiastek z x, dodać 4 pierwiastki szóstego stopnia z x i to pomnożone i w drugim nawiasie mamy przez 2x minus pierwiastek z x. Przy założeniu oczywiście, że x jest większe lub równe od zera, wynika to z tego tytułu, że mamy pierwiastki stopni parzystych, a pod tymi pierwiastkami musi być liczba nieujemna, czyli większa lub równa od zera. I teraz, jeżeli mamy policzyć pochodną takiej funkcji, to na początek trzeba byłoby się zastanowić, że na razie jeszcze nie wprowadziłam wzoru na pochodną iloczynu. Zatem chcę, żebyśmy to zrobili w taki sposób, że najpierw sobie to przekształcimy, czyli powymnażamy każdy przez każdy, tak jak to się robiło już w szkole średniej, prawda? I później dopiero będziemy liczyć pochodną. Zatem najpierw przepisujemy sobie funkcję f od x, będziemy wymnażać, czyli to mnożymy z tym, zatem będziemy mieć 2x razy pierwiastek z x, no to mamy 2x pierwiastek z x. Dalej. Teraz wymnażamy sobie to z tym, niech będzie, czyli mamy dodać liczby z liczbami, czyli 4 razy 2, to i mamy 8. I teraz mamy x pierwiastek szóstego stopnia z x. Dalej, teraz będę wymnażała to z tym, czyli pierwiastek z x pomnożone przez minus pierwiastek z x, to jest po prostu minus x. I ostatnie to z tym wymnażam, czyli będę miała 4 pierwiastki szóstego stopnia z x pomnożone przez minus pierwiastek z x, to będę miała minus 4 i teraz zapiszę pierwiastek szóstego stopnia z x razy pierwiastek z x. Na razie tylko wymnożyłam. Jeszcze nie będę liczyła pochodnej. Dlaczego? Dlatego, że w dalszym ciągu mam tu iloczyn dwóch funkcji, prawda, które są zmienne x. Dlatego ja nie chcę tak to zapisać. Ja chcę zapisać to w postaci tak jakby nie iloczynu tych dwóch funkcji zmiennej x, tylko po prostu chcę to wymnożyć, żeby była jedna funkcja zmiennej x. Czyli tak, dwójka mi oczywiście nie przeszkadza. Natomiast tutaj mam tak x, a tu mam pierwiastek z x. Pierwiastek z x, przypomnijmy sobie, to jest x do potęgi 1 druga. Zatem będę miała x do pierwszej razy x do 1 drugiej, czyli będę miała x do potęgi 3 drugie, czyli 1 cała 1 druga. Dalej, dodać 8. I teraz tu mam x pierwiastek szóstego stopnia z x. Jak wiemy, pierwiastek szóstego stopnia z x to jest x do potęgi 1 szóstej. Zatem będę miała x razy x do 1 szóstej. Czyli będę miała, jak dodam wykładniki, przepiszę x, będę miała 1 dodać 1 szósta. Czyli 1 cała 1 szósta, ja zapiszę 7 szóstych po prostu. Dalej, minus x to przepiszę i mamy minus 4. I teraz uwaga, tu mamy
pierwiastek szóstego stopnia z x pomnożony przez pierwiastek z x, czyli x do potęgi 1 szóstej pomnożone przez x do potęgi 1 drugiej. No więc, żeby to pomnożyć, wykładniki dodajemy. Ale żeby móc dodać wykładniki, no to trzeba mieć wspólny mianownik w tym wypadku. Czyli jedną drugą zamienimy sobie na 3 szóste i dostaniemy x do potęgi. Jak dodamy, będą 4 szóste. Ale oczywiście to się da skrócić ten ułamek, czyli x do potęgi 2 trzecie skracamy przez 2. No i tak też zapiszemy. X do potęgi 2 trzecie. Jeżeli tak zapisaliśmy naszą funkcję, to teraz przechodzimy, dopiero w tym momencie przechodzimy do pochodnej, nie za szybko. Czyli pochodna z naszej funkcji to. I teraz stosujemy ten podstawowy wzór na pochodną. Podstawowy pierwszy wzór, gdzie właśnie ten wykładnik będziemy tutaj do przodu wyrzucać ten, będziemy do przodu wyrzucać ten i do przodu będziemy tutaj wyrzucać ten wykładnik. Czyli tak, będę miała 2 pomnożone przez 3 drugie x i teraz uwaga, odejmujemy jedynkę, tak jak we wzorze, a minus 1, czyli 3 drugie minus 1, czyli 3 drugie minus 2 drugie, to jest po prostu 1 druga. Dodać 8 razy, to do przodu wyrzucam, będę miała 7 szóstych, x do potęgi i teraz uwaga, znowu odejmuję 1, czyli mam 7 szóstych minus 1, czyli minus 6 szóstych, czyli będę miała po prostu 1 szósta. Dalej mamy. Pochodna z minus x, no to jest po prostu minus 1, bo to jest łatwa sprawa. Dalej, minus 4 i ta sama zasada, pomnożone przez 2 trzecie wyrzucam do przodu, czyli będę miała 4 razy 2 trzecie. I teraz uwaga, x do potęgi, 2 trzecie minus 1, czyli 2 trzecie minus 3 trzecie, czyli po prostu jest minus 1 trzecia. No i wszystko oczywiście jest cudownie pięknie, ale da się lepiej. No więc jak da się lepiej, no to doprowadzamy do takiej postaci, żeby się dało lepiej. Tu dwójeczki sobie skrócimy i mamy teraz 3x do potęgi 1 druga. Dodać. Tu sobie skracamy przez 2, to tu jest 3, przez 2 to jest 4. Czyli 4 razy 7 mamy 28 trzecich, x do potęgi 1 szósta. Minus 1. Minus, no tu się niestety skrócić nie da, więc musimy pomnożyć. 4 razy 2 to 8 i tutaj mamy nad 3. X do potęgi minus 1 trzecia. Ten wynik jest bardzo dobry, natomiast teraz, skoro ja dałam przykład na początku z pierwiastkami, to taka jest zasada, czyli jeżeli ja daję przykład z pierwiastkami, to chcę, żebyś końcowy wynik też doprowadził do pierwiastków. Nie musisz, ale dobrze by tak było i myślę, że nauczyciel akademicki też tego będzie właśnie od Ciebie oczekiwał. Czyli 3 i teraz mamy x do 1 drugiej, czyli po prostu pierwiastek z x. Czyli teraz tak jakby wracamy w tą stronę, prawda? Wracamy do pierwiastku. Dodać 28 trzecich, x do 1 szóstej, no to napiszemy jako pierwiastek szóstego stopnia z x minus 1. I teraz tutaj znowu uwaga. Mamy x do 1 trzeciej, czyli zapiszemy jako pierwiastek trzeciego stopnia z x, ale że jest minus, to musimy zrobić to oczywiście w mianowniku, czyli musimy zapisać tak. 8 podzielone przez 3 pierwiastki trzeciego stopnia z x. Czyli pamiętaj, jak jest wykładnik ujemny, to po prostu musisz zrobić kreskę ułamkową i w mianowniku zapisać ten pierwiastek. No ta postać już jest taka najpiękniejsza, taka już udoskonalona na maksa. Zadanie numer 5. Mamy taką funkcję f od x, która ma postać 2x do potęgi 5, dodać 5x do potęgi 2 minus 36 podzielone przez 3 i to wszystko dodać tangens x. Oczywiście przy założeniu, że cosinus x nie jest zerem. No to założenie na pewno Cię nie dziwi, bo wiesz, że tangens, pamiętasz ze szkoły średniej, że tangens x to jest sinus x nad cosinus x, zatem w mianowniku zera być nie może, czyli cosinus x nie może być zerem. I teraz, żeby policzyć taką pochodną takiej funkcji, to oczywiście część pewnie z Was myślałoby, że trzeba będzie użyć wzoru na pochodną ilorazu. Otóż ten wzór stosujemy tylko wtedy, znaczy możemy w tym wypadku zastosować, ale nie ma takiej konieczności. Dlaczego? Dlatego, że u góry w liczniku jest funkcja zmiennej x, natomiast w mianowniku jest zwykła, normalna liczba. Jeżeli jest zwykła liczba, tak jak w tym wypadku trójka, to najpierw sobie tą funkcję przekształcimy, a dopiero za chwileczkę będziemy liczyć pochodną. Czyli najpierw zapiszę f od x, to się równa. I teraz co zrobimy? Rozdzielimy to na trzy ułamki.
pierwszy ułamek będzie taki, drugi ułamek będzie taki i trzeci ułamek będzie taki. Mogę tak zrobić, dlatego że tutaj mamy w liczniku dodawanie i odejmowanie. Czyli jak zapiszemy 2x do piątej podzielone przez 3, no to będą 2 trzecie x do piątej. Dalej mam dodać 5x do drugiej podzielone przez 3. To będę miała 5 trzecich x do drugiej. Dalej mam odjąć 36 podzielone przez 3. No to tu jest akurat 12 i dodać tangens x. No tak jest zdecydowanie przyjemniej do liczenia pochodnych, prawda? Więc teraz już liczę sobie pochodną i jak najczęściej wykorzystujemy oczywiście wzór numer 1. Czyli tą piąteczkę wyrzucam do przodu, tą dwójeczkę z wykładnika też wyrzucam do przodu. Zatem będę miała 2 trzecie razy 5 x do potęgi. Oczywiście o 1 mniej, w tym wypadku to jest bezdyskusyjnie 4, prawda? Dodać 5 trzecich razy dwójeczka do przodu, x do potęgi o 1 mniej, czyli do potęgi pierwszej. Teraz pochodna z minus 12 jest to liczba stała. Pochodna ze stałej jest zawsze 0, więc tym się nie przejmuję. I dalej mamy pochodną z tangens x. Pochodna z tangens x, był na to wzór, to jest 1 nad cosinus do kwadratu x. No i ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to tylko wymnożymy, co się da. 2 trzecie razy 5, no to mamy oczywiście 10 trzecich x do czwartej. Dodać 5 trzecich razy 2, to mamy 10 trzecich po prostu x, bo x do pierwszej to jest po prostu x. Dodać 1 nad cosinus kwadrat x. No i tyle właśnie wynosi pochodna z tej naszej funkcji w przykładzie piątym. Funkcja numer 6, f od x, to się równa, to jest taka dosyć skomplikowana funkcja, popatrz, składająca się z takich kilku części. Arcus sinus x minus 5 arcus tangens x, dodać 8 do potęgi x, dodać 5x kwadrat, minus 2x, dodać 8. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że napisałam na boku założenia. Otóż tak się składa, że jak będziemy teraz pisać sobie pochodną, prawda, tej funkcji arcus sinus x, to być może pamiętasz wzór, ja tutaj przypomnę oczywiście. I w tym tutaj, jak będziemy stosować ten wzór, to będziemy mieć pierwiastek i pod nim będzie 1 minus x kwadrat. Żeby taki pierwiastek w ogóle istniał, to musi być spełnione założenie, że x należy do przedziału od minus 1 do 1, czyli takie podwójne ograniczenie. Żeby funkcja arcus sinus x istniała, to ona tylko istnieje przy takim właśnie zbiorze wartości, że właśnie zbiór wartości tej funkcji to jest przedział od minus pi drugich do pi drugich. Podobnie zbiór wartości funkcji arcus tangens x to jest przedział od minus pi drugich do pi drugich, czyli żebym ja poprawnie skonstruowała tą funkcję, to napisałam tutaj obok założenia, żeby wszystko było jasne i czytelne i klarowne. Natomiast oczywiście my tutaj ćwiczymy wzory, które na początku tej lekcji przypomniałam. A więc mianowicie, pochodna z arcus sinus x to było 1 nad pierwiastek i pod nim 1 minus x kwadrat. Dalej mamy minus 5 i teraz ja to minus 5 oczywiście mogę tutaj napisać, nie ma problemu, a mogę napisać minus piątkę u góry, bo jak pamiętasz, pochodna z arcus tangens to było 1 nad 1 plus x kwadrat. Zatem ja już piątkę dałam do góry i tutaj napiszę na dole 1 plus x kwadrat, żeby za dużo nie musieć przepisywać. Teraz mamy funkcję wykładniczą 8 do x. Jaką ona ma pochodną? Ona ma pochodną taką. 8 do potęgi x razy logarytm naturalny z ósemki. Dalej dodać, tu już mamy zwykły wielomian, tutaj końcówka to już jest zwykły wielomian, czyli tą dwójeczkę dajemy sobie tu do przodu i mamy 5 razy 2, czyli 10x oczywiście do pierwszej w domyśle. Pochodna z minus 2x to jest oczywiście minus 2, no a pochodna z ósemki to jest 0. Tej postaci już nie da się piękniej zapisać, bo popatrz, każda z tych części jest inna. Tutaj nie ma wyrazów podobnych, żeby to jakoś ładniej zapisać. No ten przykład po to zrobiłam, ten przykład numer 6, żeby pokazać Ci, że te pochodne tych trudniejszych takich funkcji na wygląd, to nie znaczy, że one będą bardzo trudne, tylko chodzi o to, że musisz znać pewne wzory. Mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj przygotowane to nasze spotkanie, w zupełności wystarczą, żeby opanować i wyćwiczyć te podstawowe wzory, które przypomniałam na początku tejże lekcji. Jeżeli oczywiście ta lekcja jest dla Ciebie przydatna, to zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.
Dziękuję i do zobaczenia.